Dzień dobry. Witam klasy trzecie. Trzecią A i grupkę uczniów z klasy trzeciej C. Na kolejnej lekcji online poświęconej sztuce końca XIX wieku, czyli kierunkowi, który nazywamy symbolizm. To druga lekcja na ten temat, drugie spotkanie z symbolizmem. Przypomnę tylko, że symbolizm był jednym z najbardziej rozpowszechnionych nurtów sztuki końca XIX wieku, właśnie zdominował sytuację artystyczną. Wyraźnie widać, że ta formuła malarska bardzo podobała się młodym malarzom w końcówce stulecia, tworzącym, żyjącym, odczuwającym lęki, niepokoje, napięcia związane właśnie z tym momentem historycznym przełomu stuleci, końca pewnego świata, pewnej epoki, jak to postrzegano, wiek XIX przecież. Za chwilę miał być zastąpiony przez nowy XX wiek. Człowiek, patrząc w przyszłość, nie jest w stanie przewidzieć, oszacować, co się może zdarzyć stąd. I nadzieje z jednej strony, ale też z drugiej niepokoje, które w takiej sytuacji emocjami mogą targać. Koniec XIX wieku to także czas znużenia upływającym stuleciem, w efekcie czego pojawiają się postawy odróżniające to pokolenie od poprzednich, na przykład pokolenia impresjonistów czy realistów, którzy na swój świat, na swoją rzeczywistość patrzyli z afirmacją, czyli z pełnym jak gdyby jej uznaniem, akceptacją, zainteresowaniem, ciekawością, dlatego też obrazowali te gwałtownie zachodzące przemiany w ówczesnym świecie, pojawiające się nowości, oświetlenie gazowe, potem elektryczne, które pojawi się na ulicach i w miast, przyspieszenie rytmu życia, fabryki, tłumy ludzi na ulicach. To wszystko razem wraz z technicznymi wynalazkami wydawało się tamtemu pokoleniu realistów, impresjonistów znakiem czasu, którego artystyczną wersję trzeba koniecznie stworzyć. Natomiast to młode pokolenie wobec tej rzeczywistości, w której przyszło im żyć, troszeczkę zachowuje się tak, jakby go to nie obchodziło. Odwraca się jakby plecami wobec tych wszystkich przemian. Realizm przestaje go cieszyć, interesować. Wprost przeciwnie, jakby zamyka się w kręgu swoich własnych emocji, marzeń, rojeń, lęków, obsesji. I dlatego też tym młodym twórcom bliżej jest do wybujałej emocjonalnie sztuki romantyków z pierwszej połowy XIX wieku niż do swoich bezpośrednich poprzedników. Poznaliśmy już dwa modele malarstwa symbolizmu. Nurt o charakterze literackim, którym artyści operują znakami, pojęciami, symbolami plastycznie ukształtowanymi, które każdy z odbiorców bez trudu jakby odczytuje, wyszukując ich treść. I przeciwstawną formułę malarstwa symbolizmu bez znaków, opartego na niemal abstrakcyjnej grze form płaskich, dekoracyjnych,
tworzonych przez Paula Gauguina i jego oddanych mu całkowicie artystów grupy Pont-Aven czy Nabistów. Teraz jeszcze do dopełnienia obrazu brakuje trzeciego modelu. Nazywamy go symbolizmem ekspresyjnym lub inaczej protoekspresjonizmem. Bowiem w tym nurcie zespolą się, czyli połączą dwa jakby istotne zjawiska. Symbolizm, czyli przemawianie za pomocą tych znaków tworzących swoisty kod do zrozumienia treści, jakie artysta chce przekazać odbiorcy, łączy się tutaj z gwałtownym wyrażaniem stanów emocjonalnych targających twórcą i dlatego pojawia się silny element właśnie ekspresji opartej na z jednej strony deformacji, zaburzaniu proporcji, a z drugiej przede wszystkim także na wzmacnianiu koloru, który nabiera ten sposób mocy energetycznej, emocjonalnej. Jak się okazuje, te dwa elementy mogą współgrać w obrębie jednego dzieła. Łączy je oczywiście osoba artysty, który z jednej strony postrzega swój świat według owych kodów stworzonych w końcówce wieku, opartych na tym Weltschmerzu, czyli ciśnieniu płynącym jakby z bólu istnienia. Schopenhauer konstrukcji słynnego niemieckiego filozofa Artura Schopenhauera. Na tym dekadentyzmie poczucia świata, który w bólu może tylko i wyłącznie być oswojony i zredukowany poprzez piękno wszechobecne, poprzez sztukę. Ale z drugiej strony jest w tym nurcie jakby niewiara w owo piękno możliwe do osiągnięcia. Albo jeszcze inaczej, z tego obrzydzenia światem, który otacza, bierze się ból wypełniający artystę, a on z kolei prowadzi do właśnie takiego zdeformowanego, zaburzonego tego świata obrazu, wyrażającego owe mocne, targające artystą emocje. Wśród postimpresjonistów, o których już tyle mówiliśmy, Van Gogh jest twórcą chyba najbardziej odpowiadającym temu modelowi protoekspresjonistycznego modelu w sztuce. Ale mamy teraz dwóch wybitnych artystów, którzy właśnie w tę perspektywę symbolizmu ekspresyjnego, czyli protoekspresjonizmu, wpisują się w 100%. Pierwszy z nich był Belgiem. Tworzył w Brukseli. Przez pewien czas był artystą jakby w lokalnym wymiarze, ale szybko zyskał uznanie międzynarodowe i dzisiaj uznajemy go za jednego z czołowych przedstawicieli tamtego czasu. Nazywał się James Ensor. Jego malarstwo, można powiedzieć, jest wzorcowym przykładem symbolizmu ekspresyjnego. Bo tak można dokładnie zdefiniować pierwszy jego obraz, czyli autoportret z maskami. Kadr obrazu wypełniają karykaturalnie przez wyglądające maski. Maski karnawałowe, w tłumie ulicznym pozakładane przez przechodniów i w związku z tym kryjące ich prawdziwe oblicza. Maski o grymasach, wyrazach, wyrażających silne emocje, szydercze, rozpaczliwe, zadziwione. Jakby na tych maskach te emocje zamarły,
skamieniały. Co czują kryjący się pod nimi ludzie, oczywiście nigdy się nie dowiemy, to jest ta tajemnica. W tym tłumie masek wyróżnia się twarz artysty. Ubrany w fantazyjny czerwony kapelusz z takim samym czerwonym piórem, z wystylizowaną brodą, wąsami, w czym wyraźnie upodobnił się do wielkiego malarza flamandzkiego, a więc niejako rodaka sprzed wieku, pola Piotra Pawła Rubensa, wyraźna aluzja do autoportretu Rubensa. Wydaje się być jakby z innego świata, tak jakby znalazł się tutaj wydzielony z tej tłuszczy płynącej bez końca, bo u granicy tego tłumu przecież masek nie widać. Choć gdy chwilę pomyślimy, możemy też i takie postawić pytanie. Czy aby artysta nas nie zwodzi? W końcu jest w kostiumie, nieubrany współcześnie. Stylizuje się tutaj na wykwintnego malarza doby baroku. Czy zatem ta twarz jest autentyczna? Czy naprawdę to James Ensor? No właśnie. On sam zdaje się też stawiać takie delikatne niedopowiedzenie. Człowiek jest enigmą, nieodgadnioną tajemnicą. Nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, kim są inni. Pozostają dla nas niedostępni, choć z pozoru wszystko wygląda, jakby nigdy nic, możemy się z nimi zaprzyjaźniać, poznawać, ale zawsze może się zdarzyć chwila, w której oswojonego doskonale człowieka nagle nie rozpoznamy, pokaże nam się zupełnie innej, niespodziewanej strony. Jeszcze jeden obraz Ensora chciałbym pokazać. Dużych rozmiarów kompozycja nosi tytuł Wjazd Chrystusa do Brukseli w 1889 roku. Klimat karnawałowo-festynowy. Tłum masek, żołnierze jak z drewna wystrugani poprzedzają wjeżdżającego na osiołku Jezusa. Oczywiście jest to ewidentne i granie z wielowiekową tradycją religijnego malarstwa, tematyki religijnej, ikonografii, przedstawienia Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy przecież nie były rzadkie przez wieki, jest ich sporo. Ale tu zostaje temu tematowi dodany kontekst konkretny, polityczny, historyczny, bo ten Chrystus wjeżdża do Brukseli, nie do Jerozolimy. Wjeżdża w roku 1889. Nad trasą jego przejazdu mamy wymalowane na czerwonym płótnie zawieszonym nad ulicą z hasłem. Na trybunie jacyś przywódcy, obwieszeni medalami, wystrojeni, za chwilę wygłoszą zapewne jakieś powitalne mowy. Oczywiście wszystko jest tutaj skąpane w ironii, grotesce, parodii. Nic nie jest tu na serio. Ten świat ukazany przez artystę jest jedną wielką błazenadą. No i czas na drugiego, niezwykle ważnego przedstawiciela tego nurtu. No, bardziej znany na pewno niż Ensor dzisiaj, bo myślę, że tym razem już kojarzycie artystę Edvard Munch, Norweg, pochodzący ze Skandynawii, mieszkający wiele, wiele lat w Niemczech, w Berlinie. Co prawda w pewnym momencie wrócił z powrotem do siebie, ale ten związek z Niemcami, z Berlinem jest tutaj w jego życiu bardzo istotnym elementem. No i w dużej mierze zapewne sprawił, że o Munchu dzisiaj o wiele częściej mówimy, niż gdyby tylko był tworzącym gdzieś w Oslo artystą norweskim.
Edward Munch był synem lekarza. Wcześniej doświadczył zatem obcowania ze śmiercią, chorobami. No, ojciec podobno młodego chłopca zabierał ze sobą, albowiem nie bardzo miał co z nim robić, nie mógł zostawić go w domu, albowiem zmarła mu żona, a także starsza córka. Tym samym Ensor także doświadczył utraty bliskich sobie osób, matki i siostry. To położyło się cieniem na jego psychice, który to właśnie tłumaczy jego potem zaburzenia psychiczne, emocjonalne, stany depresyjne, gwałtowne pobudzenie, a potem popadanie nagle w apatię, rozchwiane emocje. Wyjechał jako malarz już młody, rozpoczynający drogę do Paryża. Tam miał okazję zobaczyć dzieła impresjonistów, ale także Gauguina na przykład. A więc jakby zorientował się, co, jak to się mówi, co w trawie piszczy, czyli co się dzieje w sztuce lat końca 80. Ale wracając do Europy Środkowej, do Berlina, zamieszkując tam, wynając mieszkanie i pracownię, Munch szybko wypracował własny, bardzo indywidualny język malarski, w którym też, jak u Gauguina, płaska sylweta zamknięta konturem odgrywa istotną rolę. Jednak o ile obrazy Gauguina dają pewną estetyczną przyjemność, jakby dają tę satysfakcję smakowania pięknych układów, barw i form, Munch nas tej przyjemności pozbawia. Jego obrazy wydają się brutalnym krzykiem, skowytem, jakimś gestem nihilizmu, w którym piękno jakby skazane jest na śmierć, jakby niezdolne by się w ogóle nawet w tym malarstwie narodzić. To malarstwo sprawiające ból jak kolec wbity w stopę, drzazga za paznokciem. To malarstwo, które nie pozwala obojętnie przejść obok. Jednym z najsłynniejszych dzieł artysty jest obraz Taniec Życia. Przedstawia grupy tańczących par nad brzegiem fiordu, czyli wczynającego się głąb Półwyspu Skandynawskiego, Zatoki Morskiej, takie właśnie wcinające się głęboko w ląd zatoki nazywane fiordami. No i właśnie, księżycowa noc. Pary tańczą w zapamiętaniu, co zdaje się sugerować, iż jesteśmy świadkami celebrowania bardzo silnie oddziałującego na północy, na ludy zamieszkujące północną część kontynentu, święto przesilenia letniego, czyli noc świętojańską. A więc archaiczne, odwieczne rytuały i obrzędy, obojętnie czy Germanów, czy u Słowian, celebrowane były niezwykle intensywnie właśnie w tę letnią noc, gdy skraca się do minimum czas nocy i wydaje się, że dzień, blask słońca, jasność opanowuje rzeczywistość. Zwykle ten moment jest traktowany w archaicznych mitologiach, religiach, wierzeniach jako ten moment kulminacji sił natury, czyli taki moment wzmocnienia szczególnego,
wszystkiego tego, co daje życie, co podtrzymuje istnienie ludzi i zwierząt, wszystkich żywych istot. I dlatego też te rytuały, obrzędy, ceremonie pogańskie odbywające się w tę noc miały charakter orgiastyczny, pełen intensywności i zmysłowości. Tymczasem u Muncha mamy jakby odwrót, taniec śmierci, bardziej niż taniec życia celebrują te postacie, powoli obracające się mężczyźni i kobiety. Jest to jakby taniec rzeczywiście żywych trupów, wyglądają strasznie w tych swoich sytuacjach związania, spłaszczenia, szczepienia. Tańczą między dwiema postaciami wyglądającymi jak bliźniaczki, siostry z niemal siamskie. Blondynki, tyle tylko, że jedna ubrana w białą, długą suknię, druga czarną, jak dzień i noc, jak życie i śmierć, co traktowano często zawsze jako dwie połówki jednej całości. W starożytnej mitologii greckiej Eros i Thanatos to bliźnięta, życie i śmierć, obrazowane jako właśnie pożądanie i umieranie. Obraz malowany jest też oczywiście specyficzny, typowy dla Muncha sposób. Szerokie pociągnięcia pędzla traktowane są w sposób szkicowy. Artysta nie pozostawia dla nas żadnej jakby możliwości smakowania, jakby wyrafinowania malarskiego, jakby od niechcenia i pośpiesznie wypełnia szerokie pola. Kontrastuje barwy mocno, zdecydowanie, bez żadnego wyszukania. Żółcień włosów, błękit fiordów, zieleń pola i czerwień sukni są tymi zderzeniami mocnymi, ostrymi, gwałtownymi. No i właśnie, tu mamy najsłynniejszy chyba obraz Muncha, który się przebił do powszechnej niemal świadomości, daleko wykraczając poza kręgi ludzi interesujących się sztuką. Obraz nosi tytuł Krzyk, a posiada kilka wersji. Wersję olejną, tę oglądamy po lewej, rycinę wykonaną techniką litografii po prawej. Brakuje jeszcze trzeciej wersji wykonanej suchą pastelą. Obraz przedstawia jakąś dziwną postać, jak embrion albo jakaś wysuszona mumia, stojącą na pomoście, biegnącym w głąb w stronę zatoki fiordu. Nad horyzontem łuny zachodzącego słońca wyglądają bardziej jak łuny pożaru. I znowu ten pełen niepokoju nastrój zdaje się właśnie idealnie nadawać, żeby w tym momencie zacząć krzyczeć, jak ta krzyczy bezgłośnie postać na pierwszym planie. O tym obrazie Munch pisał w ten sposób. Spacerowałem z dwojgiem przyjaciół. Słońce zachodziło. Nagle niebo wypełniła krwista czerwień. Zatrzymałem się, czując wyczerpanie i oparłem na barierce nad czarno-błękitnym fiordem i miastem. Widać było krew oraz języki ognia. Stałem i drżałem z niepokoju. Czułem nieskończony krzyk przenikający naturę. No właśnie, to jest nasz tytułowy krzyk. W podobny sposób Munch maluje Madonnę, swoją Madonnę, bardzo dziwną. Niektórzy dostrzegają w niej bardziej wampira lub upiora, który udaje tutaj świętość, choć jest zbyt sensualny, zmysłowy, ale na swój sposób trupi, niezwykły, przerażający.
Nagi kobiecy tors, uniesiona w górę głowa, odrzucona do tyłu, opadające na ramiona krucze czarne włosy. Dookoła faliste linie tworzą jakby otok owal. Postać jakby prężyła się w swoim zmysłowym, zmysłowym ciele. Przed nami obraz olejny i oczywiście wersja graficzna, która posiada jeszcze jakby dopełniające detale nieobecne w obrazie. Bordiura. W narożu jakby embrion przerażająco skulony siedzi, a po tej bordiusze wędrują plemniki. Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że obraz stworzony przez Muncha wywołał prawdziwy skandal. Był jednym z najbardziej potępianych, odrzucanych dzieł malarza. A oto Dagny Juel Przybyszewska. Kim była? Rodaczką z Norwegii, młodszą od Muncha i to sporo. Przyjechała do Berlina, by studiować medycynę. Miała list polecający od wspólnego znajomego, wybitnego skandynawskiego dramaturga Artura Strindberga. Miała z tym Strindbergiem przejściowo romans, zakończony dość fatalnie, ale ta znajomość pozwoliła właśnie, by rekomendował Strindberg Munchowi tę młodą osóbkę. Szybko zostali z Munchem kochankami. Zamieszkała z nim, ale ten związek do, jak to się mówi, bezpiecznych czy spokojnych nie należał. Raczej chyba pasowałoby do niego określenie często i współcześnie używane. Związek toksyczny. Tu mamy zdjęcie Dagny Juel. Była podobno naprawdę piękną kobietą. A to już jedno wcieleń, które zafundował jej Munch. No, znamy tę panią. Salome nam się znowu pojawiła. Głowa świętego Jana to oczywiście głowa Muncha. Obraz Zazdrość jest kluczowy, bo w tej opowieści o Dagny, bo zawiera elementy autobiograficzne, bardzo istotne w życiu artysty, ale nie tylko. Edvard Munch, który zazwyczaj w Berlinie spotykał się z bardzo szyderczymi reakcjami, złośliwościami, zwłaszcza ze strony krytyki, zaprzyjaźnił się z naszym rodakiem, Stanisławem Przybyszewskim, który wówczas też w Berlinie mieszkał i tworzył, który był dziennikarzem, eseistą, pisarzem, krytykiem sztuki. I po wystawie, którą zresztą zaaranżował Przybyszewski Munchowi, gdy właśnie wylała się fala hejtu na Muncha, to Przybyszewski dzielnie stawał w obronie artysty, pisząc artykuły tłumaczące wielkość sztuki Norwega. Dlatego też zaprzyjaźnili się. No i właśnie, gdy pojawiła się Dagny, po pewnym czasie doszło do wymiany. Mianowicie Dagny zaczęła flirtować z Przybyszewskim, co wielu tłumaczyło tym, że w tym związku z Munchem doświadczała mnóstwa rozczarowań. On był bardzo gwałtowny, pod względem gwałtowne sposobienie chimeryczne. Wybuchał gniewem, a do tego wszystkiego jeszcze miał pewne problemy z potencją i to też podobno dawało sobie znać w tej relacji. Dlatego zmiana partnera wydaje się, że była chyba wpisana niejako w sytuację. Oczywiście Munch przyjął tę zdradę bardzo boleśnie. Uznał, że doświadczył podwójnej zdrady i ukochanej kobiety, i przyjaciela.
Jeszcze do pewnego momentu wszystko trzymało się w miarę zachowania pewnych pozorów. Dopiero kiedy Stanisław Przybyszewski otrzymał ofertę pracy w Krakowie, bardzo kuszącą, bo zaproponowano mu, by został redaktorem naczelnym bardzo prestiżowego czasopisma ukazującego się w stolicy Galicji, czyli w Krakowie. I gdy wybrał tę decyzję, oczywiście postanowił opuścić Berlin wraz z partnerką, którą po drodze zresztą poślubił. No i to już było dla Muncha nie do zniesienia, bo tracił jakby z pola widzenia swoją muzę. Obraz, który właśnie oglądamy, wpisuje tę samą osobistą trójkątną historię w relację biblijną. W głębi widzimy drzewo wiadomości dobrego i złego, przy nim Ewę kusicielkę i Adama, Muncha. Przybyszewski mu zarezerwowano tutaj rolę demona, kusiciela. Oto wersja graficzna tego dzieła, bo tu mamy do czynienia z litografią barwną. Munch bardzo intensywnie obok malarstwa uprawia też grafikę artystyczną. A to już oczywiście zdjęcie ukazujące parę młodą, czyli Przybyszewskiego i Dagny, już teraz Dagny Przybyszewską, tuż po przyjeździe do Krakowa. Czas na dwóch artystów austriackich. Można ich też w sumie umieścić w tym gronie artystów reprezentujących nurt symbolizmu ekspresyjnego. W przypadku pierwszego z nich dekoracyjność jego obrazów czasami może nas mylić, ale ten drugi, o którym się za chwilę dowiecie, zdecydowanie pasuje nam do właśnie tego obrazu protekspresjonistycznego. Ten pierwszy to oczywiście też sławny artysta, zapewne dobrze wam znany, przynajmniej z nazwiska, Gustav Klimt. Klimt to czołowa postać w malarstwie Cesarstwa Habsburgów, czyli Austro-Węgier, i jeden z czołowych przedstawicieli symbolizmu europejskiego. Malarz, dekorator, animator artystyczny, bardzo barwna postać o ciekawym życiorysie, stąd też doczekał się oczywiście po śmierci kilku filmów fabularnych, które oparto na faktach jego życia. Dwa pierwsze obrazy, które pokazują, znowu umieszczałem go w kontekście symbolizmu traktującego postać kobiecą jako taką groźną, ambiwalentną, bo z jednej strony pociągającą zmysłowością, a z drugiej strony groźną, bo gotową odgryźć partnerowi głowę. No, to ten porównanie do modliszki trochę może za daleko poszło, ale nie aż tak znowu daleko, skoro mamy do czynienia z Judytą i jej dwiema wersjami. Przypomnę, to biblijna postać, która wydostawszy się z obleganego przez Asyryjczyków miasta Betuli, dotarła do namiotu ich wodza i tam obiecała pomoc w zdobyciu Betuli przez zdradzenie przejścia podziemnego. No ale kiedy już ta sprawa została jakby ustalona, wciągnęła w niebezpieczną grę Holofernesa, upijając go, i gdy już zległ, straciwszy świadomość, obcięła mu głowę i zabrała ze sobą. No i właśnie widzimy tutaj ten Salomę z głową Holofernesa, a właściwie jakby portrety współczesnych Klimtowi kobiet, zwłaszcza ten po lewej stronie, sprawia wrażenie, jakby był wizerunkiem konkretnej damy. I rzeczywiście tak jest. W ten sposób niejako artysta gra tutaj z nami, odnosząc się do tego biblijnego przekazu i z drugiej strony modelu kobiecego femme fatale, o którym mówiłem poprzednim razem.
Oto przed nami sala znajdująca się w pawilonie secesji w Wiedniu. Oto i on. Przypominam go, bo to ważne dzieło architektury secesyjnej. Zresztą już o wtedy mówiłem. Nazwę, którą się posługujemy, zawdzięczam temu właśnie konkretnemu budynkowi, bo to od tego budynku poszło w naszej części Europy nazywanie tego stylu secesją. Towarzystwo Secesji Sztuk Pięknych zostało założone przez grono artystów austriackich, w tym m.in. Gustawa Klimta. Ich zadaniem, które sobie przed sobą postawili, była odnowa sztuki, a więc swoista secesja, bo słowo secesja znaczy oddzielenie. Od czego chcieli się oddzielić? Od oczywiście malarstwa akademizmu, preferowanego przez kręgi oficjalne, dworskie z cesarzem Francem Józefem na czele, malarstwa pompierskiego, akademickiego. Ich sztuka miała być sztuką odrodzoną, nową i czystą. Udało im się zyskać grono sponsorów, zebrać pieniądze i zbudować pawilon, w którym to towarzystwo znalazło swoją siedzibę, a także oczywiście w części tego budynku utworzono salę ekspozycyjne do wystawiania prac. I w jednej z tych sal, którą właśnie przed chwilą widzieliśmy, Gustav Klimt, który był prezesem Towarzystwa Secesji Sztuk Pięknych, wykonał monumentalne malowidło, rys, poświęcony Beethovenowi, a właśnie będący taką osobistą, kreatywną próbą interpretacji IX Symfonii Beethovena. Powód, dla którego powstało malowidło, obchody rocznicowe związane właśnie z Beethovenem w tym czasie. Były to obchody związane z rocznicą jego śmierci. I Gustav Klimt wraz z towarzystwem postanowił zorganizować wielką wystawę poświęconą kompozytorowi, uznawanemu za wielkiego geniusza, który oddziaływał nie tylko na muzykę, ale także na wiele innych dziedzin sztuki, w tym także malarstwo. No i pozostało się po tej wielkiej wystawie, zostało to malowidło, które niedawno zostało poddane konserwacji. Dziwne malowidło. Składa się ono z bardzo subiektywnie odczytanych części tej właśnie IX Symfonii. Przypomnę, że z tej to symfonii wywodzi się hymn Unii Europejskiej, czyli hymn Oda o radości Skrobogu. No i właśnie, oglądamy tutaj jakby ilustrację tego fragmentu utworu z chórem dziewic śpiewającej na cześć młodości i radości, a w centralnej części stapiają się mężczyzna i kobieta w miłosnym uścisku. Ale jest też w tym malowidle coś dziwnego. Potężny pawian, małpa, włochata i otaczające go dziwne postacie kobiece, jakby ze świata koszmarów, wyłaniające się, zdeformowane, potraktowane w sposób linearny, płaski. Zamiłowanie do monumentalnych rozwiązań stało się jedną ze specjalności Klimta i dlatego też miał on okazję jeszcze raz pokazać swoje pod tym względem możliwości. Oto przed nami projekt fryzu wykonanego dla mieszkania domu bogatego kapitalisty belgijskiego, bo pan mieszkał w Brukseli, ale wzbogacił się niepomiernie na budowie linii kolejowych, tym właśnie biegnących do Wiednia i dalej do Europy Wschodniej. I stąd jego znajomość z wiedeńskimi artystami i chęć, by to oni właśnie zaprojektowali mu dom. Nazywał się Stoklet.
To malowidło, które tu oglądamy, znajduje się we wnętrzu jadalni. Teraz możecie ją zobaczyć po lewej stronie na ścianie. Ten fryz się znajduje. Częścią tego fryzu są dwie postacie złączone też w miłosnym uścisku, jakby stopione. Nazywamy ten fragment spełnienie, czyli jakby zrealizowanie właśnie pragnienia, złączenie się. Te motywy wykonane złotą farbą, a mające kształt jakby zawijających się spirali, to drzewo życia oplatające te postacie. W całości tego bardzo dekoracyjnego i płaskiego malowidła możemy odczuć bliskość dawnych mozaik, na przykład z Rawenny. Nie jest to wcale dziwne, czy zaskakujące, czy nieuzasadnione skojarzenie, bowiem na twórczości Klimta szczególne wrażenie wywarła wyprawa do Włoch, podróż do Włoska, wakacje to tam spędzone, w trakcie których miał okazję być i w Wenecji, a także pojechać dalej troszkę na południe i zahaczyć o Rawennę. Wspaniałe mozaiki z mauzoleum Galli Placidi, czy kościołów San Apollinare Nuovo, czy San Apollinare in Classe, czy innych budowli, zrobiły na nim ogromne wrażenie. I później właśnie po powrocie zaczął szukać takiego malarskiego ekwiwalentu, który dawały mu tak właśnie wspaniałe dzieła bizantyńskie. I oto przed nami jeden z najbardziej chyba wyrazistych przykładów tej oddziaływania tamtych mozaik. Obraz nosi tytuł Pocałunek, jest jakby wariantem spełnienia, bo i tutaj w takiej właśnie dekoracyjnej, mozaikowej formule stapiają się dwie postacie, męska i kobieca. Ten sam mozaikowy bizantyński charakter nosi obraz przedstawiający przyjaciółkę artysty, jego muzę Adelę Bloch-Bauer. Jej suknia i detale też właśnie jakby w tych mozaikowych, drobiazgach, detalicznych elementach jakby roztapiają się w złocie. Danae to kolejna postać, którą poznajemy z dorobku Klimta. Uśpiona dziewczyna właśnie doświadcza zbliżenia z kochankiem, bogiem Zeusem. Przypomnę, że w tym micie zamknięta w żelaznej wieży Danae miała okazję zaznać miłości z Zeusem, który odwiedził ją i zbliżył się do dziewczyny pod postacią złotego deszczu. No i właśnie uśpiona dziewczyna doświadcza rozkoszy, a ten złoty deszcz przelatuje między udami. I tu również można znaleźć wyraźne inspiracje artystyczne. Oto przed nami Jutrzenka, słynna postać z sarkofagu znajdującego się w kaplicy Medyceuszy, wykonana przez Michała Anioła. No i Egon Schiele na koniec jeszcze nam został, żeby dopełnić tutaj tej opowieści. Młodszy od Klimta, traktował trochę starszego kolegę jak niemal mistrza, łączyła ich serdeczna przyjaźń, znajomość. Ale to, co u Klimta balansuje w takiej właśnie ekspresji i dekoracyjnej stylizacji o charakterze zdobnym, Egon Schiele wyostrza i nadaje temu wszystkiemu niezwykle ekspresyjnego charakteru. Artysta żył niedługo, jak widzimy, zmarł mając lat 28, to 1918, warto o tym wspomnieć, akurat w naszych teraz szczególnych okolicznościach, bowiem artystę zabrała z tego świata
mega pandemia tamtych czasów, czyli słynna epidemia grypy hiszpanki, która zdziesiątkowała ludność Europy tuż po zakończeniu I wojny światowej. No więc właśnie. Oto pierwsze dzieło, które oglądamy naszego Egona Schiele. Autoportret z rośliną. Sztuka Egona Schiele jest wyraźnie autotematyczna, czyli skupiona jakby na samym twórcy. On sam siebie uczynił głównego bohatera. Najwięcej pod względem ilościowym dzieł poświęcił jakby samemu sobie. Ale trudno go byłoby zaliczyć do grupy narcyzów zakochanych w samym sobie i zapatrzonych w swoją doskonałość. Patrzy na siebie często w sposób ironiczny, groteskowy, szyderczy, deformując swoje ciało i swoją twarz, a z tego co wiemy był dość przystojnym człowiekiem. No ale kiedy patrzymy na takie wersje jego wcieleń, no to trudno tu właśnie o tej fizycznej atrakcyjności cokolwiek powiedzieć, bo artysta robi wszystko, żeby się tutaj, prawda, nam sprzedać w zupełnie jakichś szokujących deformacjach. Oczywiście też liczne są w jego dziełach przedstawienia kobiet, z którymi zresztą się mają dość intensywne relacje, tak jak Klimt. Często mocno erotyczne, zmysłowe, wręcz czasami prowokacyjne w swoim charakterze nagiej zmysłowości. Wśród najbardziej znanych dzieł artysty mamy obraz zatytułowany Uścisk. Kochankowie, parę jakby w trakcie zbliżenia miłosnego, nagą na posłaniu, mocno już, prawda, pofałdowanym tych gwałtownych obrotów ciał, ale jest w tym obrazie nie tyle zmysłowość, co jakby taka też pojawiająca się nuta lęku, strachu, tak jakby łączyli się, szczepiając w takim panicznym przerażeniu wobec świata dookolnego. I tym samym zamykamy wędrówkę po malarstwie symbolizmu w Europie, ale pozostaniemy jeszcze w kręgu tego kierunku, bo przecież pozostaje nam do poznania dorobek polskich artystów tego czasu. Warto to na wstępie powiedzieć, że jest to wyjątkowy okres rozwoju polskiego malarstwa. Zadziwiający, kiedy się weźmie kontekst historyczny, przecież to malarstwo powstaje w realiach rozbiorów podzielonego społeczeństwa, narodu, żyjącego w trzech różnych państwach i zresztą traktowanego przez rządzących w sposób bardzo bezwzględny, z wyraźnym dążeniem, aby tych naszych rodaków pozbawić tożsamości narodowej, by stopić ich ze swoimi społeczeństwami obcymi. A więc nie ma państwa, które zapewniałoby naturalny, normalny rozwój, także i artystom. Brakuje wszystkiego. A do tego wszystkiego jeszcze przecież pamiętajmy, że malarstwo polskie kształtuje się u progu XIX wieku właściwie niemal od podstaw. Dlaczego? Albowiem przez wiele wieków poprzednich ten wspaniały rozkwit malarstwa na naszych ziemiach zawdzięczamy cudzoziemcom, których do Polski sprowadzano. A więc próba zadbania, żeby też wyłuskać wybitne talenty spośród Polaków, no, napotykała na ogromne przeszkody. Pierwszy raz próbował tego dokonać Stanisław August Poniatowski, no, ale się nie udało. Król nie utworzył Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Skończyło się na malarni, czyli pracowni Baciarellego, gdzie gromadka
młodych polskich uczniów zdobywała umiejętności malarskie. Potem przez chwilę działał Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Warszawskim w okresie Królestwa Polskiego. To znowu tylko 15 lat. No i po wielu dramatycznych zwrotach akcji wreszcie Kraków stał się takim miejscem, gdzie można było uczyć się, by zostać artystą. Najpierw to była Szkoła Sztuk Pięknych, której autorytetu dostarczał wykładający w niej Jan Matejko. A po jego śmierci ta placówka została zreformowana i nadano jej już ostatecznie kształt i poziom Akademii Sztuk Pięknych w pełnym tego słowa znaczeniu. A więc już zaczynając chociażby od zdobywania umiejętności, edukacji artystycznej, nasze malarstwo miało potężne problemy i nasi malarze. Przypomnę, że wielu z naszych najwybitniejszych twórców XIX wieku kształciło się w Monachium, w Akademii Sztuk Pięknych, Monachińczycy. Ale widać wyraźnie, im bliżej końca stulecia, że tych wielkich, znanych, wspaniałych artystów nam przybywa. I ten właśnie moment, w którym się teraz znaleźliśmy, to prawdziwy wysyp wielkich talentów. Na ten czas przypada także w malarstwie polskim troszkę spóźniona próba przyswojenia sobie impresjonizmu, po której dopiero nastąpi właśnie triumf symbolizmu. Jak było z tym polskim impresjonizmem? Szybko się z tym uporamy, bo był to właściwie marginalne zjawisko. Trwało krótko, skończyło się dość szybko, nie przyniosło jakby efektów trwałych za bardzo. Ten polski impresjonizm wiąże się z kilkoma malarzami, a w szczególności w tej grupie najistotniejszą rolę odegrało dwóch kolegów, przyjaciół z Warszawy. Józef Pankiewicz i Władysław Podkowiński. Postanowili oni w 1888 roku wyjechać do Paryża. Po impresjonistach już w tym czasie jako grupie można było zapomnieć, bo już przestali wspólnie działać. Ich ostatnia wystawa miała miejsce troszkę wcześniej, ale przecież niektórzy z nich wciąż byli bardzo aktywni, jak na przykład Claude Monet. No i właśnie kiedy przybyli do Paryża, to odbywała się duża wystawa Moneta, bowiem czas szyderstw, wyśmiewania i kompletnego niezrozumienia malarstwa impresjonistycznego już zaczynał się kończyć i dzieła ich zaczynały być doceniane, podziwiane przez coraz szersze kręgi miłośników sztuki. Dlatego też Pankiewicz z Podkowińskim trafili, że tak powiem, na moment szczególny, kiedy ten impresjonizm zaczyna zyskiwać na uznaniu. Sami też zresztą mu ulegli. Oto przykład. Musimy go zapamiętać. To jeden z takich kluczowych obrazów dla polskiego impresjonizmu. Autorstwa oczywiście Józefa Pankiewicza. Targ na kwiaty przed kościołem Marii Magdaleny w Paryżu. Faktycznie słynna świątynia. Kiedyś w swoim czasie ją pokazywałem, omawiałem to dzieło typowe dla klasycyzmu. Monumentalna świątynia w stylu antycznym. Otóż obok niej kwietny targ uliczny. No i obraz oczywiście jest pretekstem do stworzenia ferii impresjonistycznych efektów barw. Barwy czyste, konfrontowane ze sobą za pomocą techniki drobnych plamek nakładanych obok siebie, szybciutko i spontanicznie, tak jak to impresjoniści czynili. I kolejny obraz już namalowany po powrocie do Polski, tym razem w okolicach Kazimierza Dolnego, Rusianem. Wąwozy, pofalowany krajobraz, a malarz znowu wpisuje w cienie intensywne, mocne błękity, konfrontując z żółcieniami i tworzy klasyczny efekt impresjonistyczny. Władysław Podkowiński, Łubin w słońcu, też już po powrocie z Paryża powstały obraz w okolicach Mińska Mazowieckiego, gdzie w domu swoich przyjaciół, malarza z rodziną,
Podkowiński spędzał wakacje letnie i tam malował. Piękny też obraz, oczywiście pełen tej harmonii, ale oczywisty sposób należący do języka impresjonizmu. Kolejny obraz tam też na Mazowszu namalowany, Mokra Wieś, to nazwa miejscowości. Bajorko w środku wsi, w nim tapla się jakiś chłopczyk z patykiem, zbudzając okręgi rozchodzące się po wodzie. Jeden z piękniejszych obrazów Podkowińskiego impresjonisty, Dzieci w ogrodzie. To właśnie dzieci kolegi Miłosza Kotarbińskiego. Chłopczyk z konewką po latach będzie słynnym profesorem matematyki i logiki, Władysławem Kotarbińskim. Tu jest malutkim chłopcem w jasno-białej stroiku, w kapeluszu. Kolory cudowne, mocne, silne, wspaniale właśnie kontrastowane tymi impresjonistycznymi efektami. Władysław Podkowiński miał w Warszawie pracownię na poddaszu jednego z domów przy Nowym Świecie i stamtąd stworzył widok Nowego Światu w letni dzień, farbami olejnymi namalowany, a potem także dopełnił tego widoku, malując wersję, jak już na papierze, akwarelą, dzień zimowy. W ten sposób pojawia się w naszym impresjonizmie motyw miasta, gdzie miał odgrywając istotną rolę impresjonistów. To piękny obraz. Do tej grupy dwóch i naszych młodych impresjonistów dojdzie jeszcze trzeci artysta, Leon Wyczółkowski. Nie znał się z naszymi poprzednikami, nie utrzymał z nimi żadnych kontaktów wtedy, a też był w Paryżu mniej więcej w tym samym czasie i zapewne też pod wpływem tej paryskiej historii, czy tego paryskiego pobytu, Leon Wyczółkowski odkrył siłę barwy i koloru. Tyle, że namalował serię impresjonistycznych obrazów po powrocie już do Polski, gdy zorganizował sobie taką wyprawę malarską po Ukrainie, czyli po kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. I tam powstały takie obrazy klasyki naszego impresjonizmu, jak Orka na Ukrainie, którą teraz oglądamy, czy Kopanie buraków. W obu obrazach oczywiście znowu wszystkie te niezbędne do impresjonizmu, zakwalifikowane jako dzieła impresjonistyczne elementy rozpoznajemy. W tej serii impresjonistycznych obrazów Wyczółkowskiego są jeszcze dzieła poświęcone rybakom. To akurat jest połów raków. A rybaka mamy teraz. Zresztą jest to sam Leon Wyczółkowski, który tutaj sobie właśnie zasiadł na pomoście nad jakimś stawem i łowi. Co się stało, że ten impresjonistyczny epizod okazał się krótki i nie przyniósł trwalszych efektów? No właśnie. Zatrzymajmy się na razie jeszcze tutaj. Kiedy powstała już oczywiście pewna ilość obrazów namalowanych przez Podkowińskiego i Pankiewicza, obaj malarze zwrócili się z prośbą o zorganizowanie wystawy do zaprzyjaźnionego z nimi Marszanda, posiadającego galerię w Hotelu Europejskim. Nazywał się Antoni Krywójt. No i właśnie tam została zorganizowana wystawa tych prac, tych płócien. No, efekt łatwy do przewidzenia. Jak u fotografii Kanadara pierwsi impresjoniści zderzyli się z kompletnym niezrozumieniem, to samo miało miejsce i tutaj. Krótko mówiąc, na głowy obu panów spłynęły tony pomyj, szyderstw, kpin, złośliwości i wszystkiego, co najgorsze. Wystawa została kompletnie zjebana. Pojawiały się też w tych krytycznych opiniach zdania bardziej troszkę groźne, bo oskarżające młodych artystów o zdradę narodową. Nie było to wprost oczywiście wypowiedziane, ale bez trudu można było tę zawołaną aluzję odczytać.
że malując w taki sposób, jak malują, szkodzą narodowi. Jak? No bo przecież jesteśmy w sytuacji zaborów, niewoli, a w związku z tym Mahasz powinien służyć narodowi, jak pokazał to swoim przykładem Jan Matejko. A tu proszę bardzo, co ci wyprawiają. To prosta droga, żeby naród odwrócił się od malarstwa i stracił z nim jakikolwiek kontakt i więź. A tym samym, kto teraz będzie, prawda, tego hołubił ducha narodowego na trudny czas niewoli ciągnącej się kolejne dziesięciolecia. No więc był to pewien problem, na pewno. Z takim problemem zderzyło się to pokolenie, nie da się ukryć, wchodzący w końcówce XIX wieku w świat sztuki młodych artystów, którzy kształcili się czy to w Krakowie, czy w Wiedniu, w Petersburgu, w Monachium, ale którzy już mieli okazję bywać w Paryżu i w innych, w Wiedniu, Berlinie i bez trudu zorientować się, że dojrzewa wielka artystyczna przemiana, że byli już impresjoniści, którzy zrewolucjonizowali język malarstwa, a po nich przyszła generacja postimpresjonistów. A jeszcze bardziej wyraziście można było bez trudu zobaczyć wszechobecność symbolistów. Dlatego młodego pokolenia pojawił się trudny dylemat. Jaką obrać drogę, strategię postępowania? Czy pójść za głosem serca i widząc, co się dookoła dzieje, włączyć się w ten wielki proces przemian malarskich, który ogarnął Europę z Paryżem na czele? Czy też pozostać wiernymi temu przesłaniu Matejki, służby narodowej. Dla nas dzisiaj to oczywiście zupełnie abstrakcyjny dylemat. Trudny do jakoś do takiego przełożenia sobie w środku, by zrozumieć go w ogóle. Ale dla tamtego pokolenia malarzy było to bardzo realny problem. I okazało się, że można z tego problemu wyjść, jak to się mówi, starczą, czyli krótko mówiąc, nie zaprzeczyć swoim chęciom bycia artystami nowoczesnymi, a jednocześnie zachować tę elementarną relację z odbiorcą. I takiemu właśnie modelowi uprawiania sztuki bardzo, jak się okazało, sprzyjał symbolizm. I wspomniani przeze mnie młodzi twórcy po epizodzie impresjonistycznym przebranżawiają się, czyli krótko mówiąc, zmieniają swoją skórę, zostają symbolistami. Podobne procesy zachodzą także w mniejszym może stopniu u innych artystów, bowiem u wielu naszych młodych twórców wówczas zauważyć można było takie próby jakby zmierzenia się z impresjonizmem, ale wyraźnie zdominowała ich twórczość formuła symbolizmu. Ten symbolizm oczywiście nakłada się na terminologicznie bliższe wam pojęcie młodej Polski. No, robota polonistów swoje zrobiła. Nie jest oczywiście żadnym problemem, bo termin młoda Polska jest absolutnie akceptowalny na określenie epoki, tak jak fin de siècle, jak modernizm. I w tym właśnie świecie młodej Polski symbolizm stał się modelem artystycznym, kierunkiem artystycznym absolutnie dominującym. No ale myślę, że zrobimy sobie teraz przerwę, zamkniemy tę lekcję, żeby nie przeciągać jej za bardzo. I do tego etapu dziejów polskiego malarstwa wrócimy wkrótce. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego oglądania tego wykładu, tej lekcji
w dowolnym wybranym czasie. I mam nadzieję, że jeszcze przed końcem tygodnia uda mi się nagrać kolejną lekcję, a jeżeli nie, no to już teraz dużo, dużo zdrowia na święta dla Was i dla Waszych rodzin. Myślę o Was ciepło i mam nadzieję, że wiele problemów, przed którymi stoicie i wyzwań związanych na przykład z tym, czy odbędą się matury, rozstrzygną się już wkrótce. Pomyśli dla Was. Wszystkiego dobrego.